Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, rozpoczynamy informacje dnia. 5 tysięcy, 7 tysięcy, a może kilka lub nawet kilkanaście tysięcy. To jaka będzie dokładna liczba cudzoziemców, których przyjmiemy, jest trudne do oszacowania, bo choć pozytywna propaganda mówi właśnie o 5 tysiącach, każdy imigrant na nasz koszt będzie mógł sprowadzić do Polski swoją rodzinę. Z decyzji rządu prezydenta ma tłumaczyć się dzisiaj minister spraw wewnętrznych. Wczoraj zapadły kluczowe decyzje co do podziału nielegalnych imigrantów, a także uchodźców pomiędzy kraje członkowskie. Dziś natomiast z każdej strony napływają słowa krytyki wobec polskiego rządu, bo Polska nie postawiła na swoim, a jedynie zrealizowała plan przyjęty przez Berlin. Decyzja, która została wczoraj podjęta przez rząd premiera Ewy Kopacz na posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej, jest skandalem. Została podjęta wbrew bezpieczeństwu i bez zgody Polaków. Na te zarzuty tuż przed rozpoczęciem dzisiejszego posiedzenia Sejmu odpowiedziała marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. Na pewno rząd pani premier Ewy Kopacz, tak jak wszystkie rządy, dbają o bezpieczeństwo Polaków. To jest naczelne zadanie rządu, żeby Polacy czuli się w Polsce bezpiecznie, żeby mogli realizować swoje cele życiowe. W te zapewnienia nie wierzą jednak posłowie różnych opcji politycznych. Jeszcze dziś do prokuratury trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rząd. Partia Korwin zarzuca Radzie Ministrów działanie na szkodę Polski i Polaków. Artykuł 129 Kodeksu Karnego mówi, kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Polska przyjmie co najmniej 5 tysięcy imigrantów. Jednak kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na premiera Beata Szydło szacuje, że ta liczba będzie wielokrotnie większa. Ta liczba, która została oficjalnie wczoraj nam podana, to nie jest 5 tysięcy osób. To jest, jeszcze do tego trzeba doliczyć 2 tysiące osób, o których mówiła wcześniej pani premier Kopacz. A pamiętajmy, że zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej z 2003 roku uchodźcy mają prawo w ramach łączenia rodzin sprowadzać swoje rodziny, więc ta liczba będzie dużo wyższa. Przydzielenie określonej liczby imigrantów do każdego z krajów członkowskich próbowała zablokować Grupa Wyszehradzka. Niemalże cała, bo niesolidarna, okazała się być Polska. Zdaniem wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rafała Trzaskowskiego głosowanie zgodnie z interesem własnego narodu i tak nic by nie zmieniło. No mieliśmy do wyboru dwa scenariusze. Jeden scenariusz był taki, żeby zagłosować przeciw, ale i tak nie zablokowalibyśmy decyzji, ponieważ nie było mniejszości blokującej. A przypominam, że w traktacie lizbońskim został zmieniony tryb podejmowania decyzji i zamiast jednomyślności w tej chwili obowiązuje głosowanie większościowe. Zgoda na przyjęcie nielegalnych imigrantów nie zatrzyma kolejnej fali napływu cudzoziemców do Europy. Brakuje trwałych rozwiązań w miejscach, z których pochodzą przybysze. Tam, gdzie trwa wojna, punktem pierwszym jest zaprowadzenie pokoju, bo sytuacja ekonomiczna się nie poprawi bez pokoju, to oczywiste. Natomiast w wielu tych państwach, typu na przykład Pakistan, przecież nie toczy się żadna wojna. Natomiast no, sytuacja ekonomiczna może być rzeczywiście kiepska i trzeba po prostu próbować tak wspomagać te kraje, aby one po prostu poprawiały warunki bytowania swoim własnym obywatelom. Obecnie napływ nielegalnych imigrantów ma charakter głównie ekonomiczny. Cierpi na tym jednak ekonomia krajów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim cierpią Europejczycy, którzy musieli zetknąć się z napływem cudzoziemców. O tym, co dzieje się na granicy serbsko-węgierskiej, opowiedzieli wizytujący ten region Polacy. Wśród nich był Grzegorz Piątkowski ze Stowarzyszenia Koliber. Oto jak opisuje to, co niebawem będzie czekać Polskę. Ta masa uchodźców, imigrantów, ta masa... Inwazja właściwie ogołociła pola, sady, włamywała się do domów, była niezwykle agresywna. Później przyjechali przemytnicy ludzi, około 100 przemytników, którzy zaatakowali policję i patrol obywatelski, licząc mniej więcej 30 osób. Jak dodaje Wojciech Cieślak, który także w ostatnich dniach wizytował Węgry, weryfikacja cudzoziemców będzie niezwykle trudna. Większość tych imigrantów to nie są uchodźcy, tylko imigranci ekonomiczni. I tak naprawdę w dużej części tak naprawdę podążają do Europy za lepszym światem, a nie uciekają przed wojną. To jest jakby pierwsza obserwacja. Druga jest taka, że tak naprawdę większość z nich próbuje ukryć swoją tożsamość.
z różnych powodów. Ponad 90% imigrantów, którzy próbują się przedostać przez granicę, nie ma ze sobą dokumentów. Jak więc polskie służby sprawdzą, czy wśród cudzoziemców nie ma terrorystów, tego nie wiadomo. Ale rządowa propaganda mówi, że wszyscy jesteśmy bezpieczni. A teraz przestrzegamy przed oszustami dzwoniącymi do osób starszych. W ostatnim czasie proceder wyraźnie się nasilił. Oszuści są kreatywni. Czasem podają się za wnuczka, kiedy indziej za policjanta czy agenta Centralnego Biura Śledczego. Jak nie dać się oszukać? Co zrobić, kiedy zadzwoni do nas rzekomy wnuczek? Jak reagować w razie jakichkolwiek wątpliwości? Schemat działania oszustów nie jest zbyt wyszukany, ale przestępcy potrafią być znakomitymi manipulatorami. Czasem podają się za policjanta, agenta CBA czy CBŚ. Jednak najczęściej stosowaną przez nich metodą jest metoda na wnuczka. Polega ona na tym, że dzwoni do osoby starszej osoba, która podaje się za krewnego. Często tak kieruje rozmową, że to senior, do którego osoba ta zadzwoniła, podaje imię swojego krewnego. I później najczęściej jest prośba o udzielenie pożyczki, bądź to na jakiś zabieg, bądź też na pokrycie szkód wypadku samochodowego, do którego właśnie doszło. Zamiast wnuczka pieniądze ma odebrać kolega. Osoba, która zgłasza się po pieniądze, zazwyczaj jest tak wiarygodna, że seniorzy bez namysłu wręczają pieniądze. I tak padają łupem na ciągaczy. W ostatnim czasie mamy do czynienia wręcz z plagą fałszywych wnuczków. W Poznaniu oszust podający się za oficera Centralnego Biura Śledczego wyłudził od starszej kobiety 120 tysięcy złotych. Dlaczego tak łatwo udaje się nabierać seniorów? Po prostu reagują z poziomu serca. Jeśli ktoś przychodzi i prosi ich o pomoc, to oni zazwyczaj nie zastanawiają się, czy to jest jakieś oszustwo. Oszuści wykorzystują dobroć oraz łatwowierność osoby starszej i znikają z pieniędzmi. Czasem są to oszczędności całego życia. Rekordowe wyłudzenie w Poznaniu wyniosło ponad 300 tysięcy złotych. Są to dość perfidne metody wykorzystujące, nie wiem czy naiwność, bardziej myślę, że taką ludzką potrzebę bycia ważnym i potrzebnym i pójścia komuś z pomocą. Policjanci apelują, aby być czujnym i dzwonić do nich w razie jakiejkolwiek wątpliwości. Co najlepiej zrobić? Przerwać taką rozmowę, skontaktować się z kimś bliskim, poinformować o takim zdarzeniu, czy rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i poinformować policję. W całej Polsce policjanci codziennie odnotowują dziesiątki prób wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka. Na szczęście coraz więcej seniorów nie daje się oszukać. Mimo wszystko warto porozmawiać ze swoimi bliskimi. Tylko tłumacząc im, że obcym nie można oddawać pieniędzy, jesteśmy w stanie uratować oszczędności ich życia, a czasem ich samych. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął swoją pierwszą w życiu wizytę w Stanach Zjednoczonych. Kluczowym punktem pielgrzymki będzie udział Ojca Świętego w 8. Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii. Po zakończonej pielgrzymce na Kubę przyszedł czas na Stany Zjednoczone. Na lotnisku w Waszyngtonie Ojca Świętego powitał prezydent Barack Obama wraz z małżonką i córkami oraz wiceprezydent Joe Biden z małżonką. Na lotnisku nie zabrakło także wiernych, którzy z radością witali następcę świętego Piotra. Słychać było okrzyki: papieżu, witamy cię w Stanach Zjednoczonych. Po wylądowaniu i powitaniach Ojciec Święty spędził kilka minut na rozmowach z rodziną Obamów w pomieszczeniu na lotnisku, a następnie odjechał do ambasady Watykanu w Waszyngtonie. Oficjalną uroczystość powitania oraz wizytę papieża u prezydenta w Białym Domu zaplanowano na godzinę 15:45 czasu polskiego. Następnie papież spotka się z księżmi biskupami w katedrze pod wezwaniem świętego Mateusza. O 22:15 czasu polskiego będzie przewodniczył mszy świętej w Narodowym Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Rzecznik Białego Domu mówił dzisiaj o wizycie papieskiej papieża Franciszka w Ameryce jako o wydarzeniu unikalnym, wspaniałym, niepowtarzalnym. Papież jest tu oczekiwany, oczekiwane jest nauczanie, jakie będzie tutaj głosił i jak potwierdził to Biały Dom, na pewno będzie to głęboka inspiracja i to nie tylko dla katolików, ale także dla tych, których bardzo ogólnie często określamy mianem ludzi dobrej woli.
Do Waszyngtonu następca świętego Piotra przyleciał prosto z Kuby. Tam dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia narodu kubańskiego. Papież Franciszek, myślę, że wyczuwa bardzo dobrze, że to otwarcie się na Marię jest otwarciem się na Chrystusa. Dlatego zawierzenie kościoła kubańskiego, tego kościoła, który odradza się Matce Bożej Miłosierdzia, tej, która stoi pod krzyżem, ale jednocześnie już ukazuje owoce krzyża, łaski miłosierdzia, jest takim znakiem, żeby tą drogą maryjną iść, żeby trzymać się tej drogi maryjnej. Od początku pontyfikatu papieża Franciszka było widać, że prowadzi człowieka do Boga, który jest bogaty w miłosierdzie. Zwraca uwagę ksiądz biskup Jan Zając, biskup senior archidiecezji krakowskiej. Papież Franciszek, papież miłosierdzia, zawierza ten naród Matce Bożej. Bo gdzie jak gdzie, ale również i tam miłosierdzie Boże jest potrzebne, konieczne. Tak jak cały świat jest oczekujący na miłosierdzie Boga, z którego wynika również i miłosierdzie to ludzkie, które niesione jest człowiekowi. W Stanach Zjednoczonych Ojciec Święty będzie przebywał do 27 września, a transmisję z wizyty papieża przeprowadzają Telewizja TRFAM i Radio Maryja. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 53. Sympozjum Polskich Biblistów. Wspólna uroczysta msza święta oraz wykłady wybitnych prelegentów to główne punkty trzydniowego spotkania. Sympozja Stowarzyszenia Biblistów Polskich odbywają się cyklicznie od lat. To już 53. seria wykładów wybitnych prelegentów. To spotkanie jest dla nich okazją, żeby podjąć i przemyśleć nowe badania wspólne, bo dzisiaj trudno pracować w pojedynkę, a więc podejmują się pewnych wspólnych projektów, a owocem tego są wspaniałe publikacje na temat Pisma Świętego. Jednym z tematów poruszanych w trakcie sympozjum jest znaczenie Biblii Tysiąclecia. O komentarz poprosiliśmy przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich, księdza profesora Henryka Witczyka. Sesja na temat Biblii Tysiąclecia pokaże po prostu wielki wpływ tego tłumaczenia przede wszystkim na modlitwę Kościoła w Polsce i myślenie teologiczne. Wszak od pierwszego wydania poczynając, ten właśnie tekst Pisma Świętego był tekstem źródłowym w myśleniu naszym na temat życia chrześcijańskiego, na temat Pana Boga, na temat Kościoła. Z wykładem właśnie o znaczeniu Biblii Tysiąclecia dla kultury biblijnej w Polsce przyjechał do Torunia ksiądz doktor habilitowany Rajmund Pietkiewicz. Przygotowując materiał do tego wystąpienia sobie policzyłem, że wydrukowano prawie 8 milionów egzemplarzy z tekstem Biblii Tysiąclecia. I moje wystąpienie właśnie ma podsumować historię Biblii Tysiąclecia, pokazać, jakie znaczenie miała dla kultury polskiej i kultury biblijnej w Polsce w sposób szczególny. Ksiądz profesor Bogdan Poniży prezentuje wykład o usposobionej mądrości w Sophia Salomonos, czyli Księdze Mądrości. Mądrość w dziejach biblijnych funkcjonuje od samego początku. Przeciwieństwie do ksiąg historycznych i prorockich, tematyka jest bardzo szeroka i w tych pokładach najstarszych to przede wszystkim praktyczne wskazówki dla życia. Natomiast po niewoli babilońskiej ona coraz bardziej przybiera cechy osobowe, zaczyna się od księgi przysłów Salomona. I tak przez księgę Hioba, Barucha, Syracha swoje szczyty, jak mówi ksiądz profesor, osiąga właśnie w Księdze Mądrości. Przy okazji Sympozjum Biblistów Polskich warto przypomnieć, że dużym zainteresowaniem cieszył się telewizyjny Uniwersytet Biblijny na antenie telewizji TRFAM. Dzień po swoim ponownym zaprzysiężeniu premier Grecji Aleksis Tsipras podał skład nowego rządu. To wyraźny sygnał, że będzie on kontynuował politykę reform i porozumienia z wierzycielami. Tak sprawę komentują greckie media. To jest zapowiedź nowego rządu. Premier Aleksis Tsipras, wicepremier Yannis Dragasakis.
Ministrem finansów ponownie został Euklid Kakalotos, który latem wynegocjował z kredytodawcami nowy pakiet pomocowy dla Grecji w wysokości 86 miliardów euro. Nie będzie także zmian w resortach spraw zagranicznych i obrony. Szefem greckiej dyplomacji ponownie został Nikos Kodzias, a ministrem obrony Panos Kamenos z prawicowej partii Niezależnych Greków, koalicyjnego partnera Syrizy, premiera Tsiprasa. Lewicowa Syriza wygrała niedzielne wybory parlamentarne, zdobywając prawie 35,5%. To była twarda i trudna walka, a dziś czuję się usprawiedliwiony, ponieważ Grecy dali nam wyraźny mandat do kontynuowania walki wewnątrz i na zewnątrz kraju i zwiększenia dumy z naszego narodu. Na drugim miejscu znalazła się konserwatywna Nowa Demokracja, uzyskując niewiele ponad 28% głosów. Syriza będzie miała 145 mandatów w liczącym 300 miejsc w parlamencie, ponieważ system wyborczy premiuje zwycięzcę dodatkowymi 50 miejscami. Na trzecim miejscu plasowała się skrajnie prawicowa Złota Jutrzenka z prawie 7% poparciem i 18 miejscami w parlamencie, a na czwartym Niezależni Grecy, którzy mają 10 miejsc. Dzięki ich ponownemu wejściu do koalicji rząd będzie mógł liczyć w parlamencie na poparcie ponad połowy. Więcej informacji już o godzinie 16. Na koniec jeszcze prognoza pogody. Zapraszam. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy prognozę pogody. Pochmurno i deszczowo dziś w Berlinie, mokro, ale z przejaśnieniami w Rzymie i w Bukareszcie. W pozostałej części Europy słonecznie. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza w Niemczech do 28 w Rumunii. A w Polsce? We wschodniej połowie kraju pogodnie i bez opadów, chmury z deszczem głównie na zachodzie. Na termometrach od 15 stopni Celsjusza w Zielonej Górze do 24-25 w Lublinie i w Rzeszowie. Wiatr umiarkowany z południa. Wzrost ciśnienia na barometrach w stolicy około 1009 hektopaskali. I na teraz to już wszystko o pogodzie. Dziękuję, życząc Państwu dobrego popołudnia i do zobaczenia wieczorem.